Zagrać na karimbie nie każdy potrafi. Ten tradycyjny instrument afrykański polska artystka wykorzystuje do tworzenia muzyki filmowej. A to gliniany gwizdek. Jeden z najstarszych instrumentów na świecie sprawdza się przy tworzeniu muzyki do bajek. Pasjonatka muzyki dawnej i ludowej Malwina Paszek. Mieszkanka Poznania jest laureatką konkursu Artysto Pokaż się, zorganizowanego przez redakcję polską Deutsche Welle i telewizję TVP Kultura. Stwierdziłam, że ciekawie byłoby pokazać lirę korbową i śpiewokrzyk światu. Absolwentka Akademii Muzycznej potrafi grać na 10 dawnych instrumentach, ale jej największą pasją jest lira korbowa. To instrument wywodzący się z tradycji średniowiecznej. Na swój wymarzony, mistrzowski egzemplarz czekała aż 3 lata. Jego budowniczym jest światowej sławy lutnik Wolfgang Weichselbaumer z Austrii. Lira to taki instrument, który jest taką maszyną. Ja bardzo lubię instrumenty, które mają w sobie taki element bardzo mechaniczny, taki, gdzie są mechanizmy, gdzie jest coś skomplikowanego, że jest jakaś zagadka, jest jakaś przygoda, ponieważ lira nie jest takim prostym instrumentem, tam cały czas się coś w niej dzieje. Najtrudniejsza jest koordynacja. Podczas gdy jedna ręka kręci korbą i nadaje rytm, druga wygrywa melodię. Malwina najbardziej lubi tworzyć żywiołowe kompozycje, ale nie boi się też nowych brzmień zmysłowych i nastrojowych, niczym podróż w dalekie światy. Bardzo lubię różne kolory, które nadają instrumenty, ale osią jest muzyka tradycyjna, którą lubię wprowadzać w środowisko współczesne. Lubię, jeżeli muzyka tradycyjna dostaje nowy kontekst. I tak narodził się duet Ludożercy z innej wsi, w którym Malwina gra z kontrabasistą Tomkiem Grdeniem. Wspólnie wykonują autorskie utwory bazujące na piosence kabaretowej osadzonej w tradycji cyganów bałkańskich i miejscowej muzyki ludowej. Muzyka Malwiny to ogromny wszechświat. To są i takie małe planetki, jak i wielkie galaktyki. Poznanianka chętnie koncertuje, tworzy muzykę filmową na żywo i komponuje utwory do sztuk teatralnych i bajek. Trudno jest być artystą, który się zajmuje czymś niepopularnym, ale nie jest to tak, że wcale nie można się z tego utrzymać, że to nie ma zainteresowania taką muzyką, wręcz odwrotnie. Muzyka folkowa wraca, stare instrumenty wracają, więc jak najbardziej ja mam pracę. Oprócz muzykowania Malwina zajmuje się także śpiewem tradycyjnym, znanym jako biały głos lub śpiewokrzyk. Raz w tygodniu prowadzi warsztaty w Galerii Centralne Oko w Poznaniu, gdzie wykonuje tradycyjne pieśni głównie z Ukrainy i Białorusi, ale także z Polesia i Podlasia. Jej zdaniem wielu niesłusznie uznaje ten ludowy śpiew za prymitywny, a różnica jest kolosalna. Krzyk to jest raczej zdzieranie gardła, czyli takie coś, nie? Czyli a mi chodzi o zawołanie, czyli na przykład jak ktoś jest daleko. Wydobycie barwy dźwięku to dla uczestników najtrudniejszy element. Dla wielu z nich to także jedyna szansa, by powrócić choć na chwilę w rodzinne strony. Jestem ze wsi i ubolewam nad tym, że na wsi, przynajmniej u mnie na wsi wielkopolskiej, już się tradycyjnie nie śpiewa, więc musiałam przenieść się do miasta, żeby zacząć śpiewać tradycyjnie. Grupa warsztatowa w marcu planuje swój pierwszy koncert, a sama Malwina zagra już 14 lutego z okazji Walentynek. Duet Ludożercy z innej wsi wystąpi w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.